Hej, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj SpeedTest porównanie Huawei Mate 20 Lite kontra Sony Xperia XZ3. W Xperii Snapdragon 845, 4 GB pamięci RAM. W Huawei'u Kirin 710, również 4 GB pamięci RAM, więc standardowo sprawdzimy, jak kwestia zarządzania pamięcią w jednym i w drugim, jak szybko otwierają się aplikacje w jednym i w drugim, jak długo pozostają właśnie w tej pamięci. To samo zrobimy z grami, więc lecimy. Pierwsze co? Allegro. Dla Xperii. Następnie AliExpress. Tym razem dla Mate'a, dokładnie Mate'a. Następnie Ceneo. Dla Xperii. Galerie. No, chyba minimalnie szybciej Mate 20 Lite. HBO Go. Tutaj wygrała Xperia. Ipla. Znowu dla Xperii. Jak dojadę.pl. Dla Xperii. Mapy. Ponownie Xperia. No widzicie, różnicę przynajmniej możecie wyłapać. Player.pl. Dla Xperii. Znowu szybciej. OLX. Dla Xperii. Mate troszeczkę z tyłu. Pyszne.pl. Xperia i zaraz szybko za nim Mate 20 Lite. Pizza Portal. Wygrała Xperia. Oj, to już nie będziemy wracać. Dobra. Cóż, aha, niechcący mi się asystent Google odpalił. Dobra. Sklep. Play. No Xperia. Znowu szybciej. Spotify. Dla Xperii. Tapatalk. Również dla Xperii. TripAdvisor. Xperia i po chwili Mate. Twitter. Również dla Xperii. Uber. Xperia. No i Mate doczytał sobie. Następnie mamy Wykop. Kto będzie tutaj pierwszy? Znowu Xperia. Następnie Mate. YouTube. Również dla Xperii i po chwili Mate. Więc widzicie, wersja Lite. Ale no takim stopową jednostką, jak macie tutaj Snapdragon 845 w Xperii XZ3, Mate 20 Lite. No fakt, jest wolniejszy, nie da się tego ukryć, ale no ta różnica jest, powiedziałbym, że mała, znikoma, bądź szczerze mówiąc bardzo mała, bo po chwili zawsze odpala tą aplikację, musicie poczekać z pół sekundy, sekundę, coś koło tego, więc naprawdę całkiem nieźle sobie radzi ten smartfon, jak jeszcze biorąc pod uwagę jego cenę. Dobra, zobaczmy, jak z zarządzaniem pamięcią RAM. W obu przypadkach mamy 4 giga. Jak to będzie wyglądało? Czy wszystkie aplikacje uruchomią nam się z pamięci, czy też nie? Lecimy. Allegro. No tu mamy restart, tu jesteśmy w RAMie. AliExpress. No podobna sytuacja niestety. Ceneo. W obu przypadkach zrestartowane. Galerie. No, w obu przypadkach w RAMie, a nawet widzicie, że tutaj w Mate'cie szybciej. HBO Go. No, niestety ubiło się w obu przypadkach. Ipla. Tu w RAMie, tu niestety nie. Jak dojadę? No, w Mate'cie. No, trochę nie do końca z RAMu. Mapy. W obu przypadkach się zrestartowały. No i znowu niechcący uruchomiłem nie to, co trzeba. Więc zamknijmy. Następnie mamy player. Restart w obu przypadkach. Wróćmy sobie do ekranu głównego. OLX.
tu jesteśmy w ramie, tutaj, nie? Pyszne.pl. O, patrzcie, tutaj w ramie, tutaj nie do końca. Pizza Portal, tu w pamięci RAM, tu zasadniczo też. Dobra, wróćmy. Sklep Play, tu w przypadkach, jak widać. Spotify, tu w ramie, tu niestety zrestartowane w Mate'cie. Tapatalk w ramie, tu doczytuję. TripAdvisor z pamięci, tu mamy zrestartowaną aplikację. Twitter, podobna sytuacja. Uber w obu przypadkach zrestartowany. Ajajajaj. No, wykop w ramie, tutaj nie. I YouTube w pamięci, tu nie. Więc jeżeli chodzi o zarządzanie RAM-em, widzicie, oba smartfony mają tego i pamięci 2 giga, 4 giga, a w Mate'cie no troszeczkę gorzej to działało, jak widać. Mniej aplikacji pozostało w pamięci, a szkoda, w Xperii nieźle, ale no idealnie też nie było. Dobra, gry. Zobaczmy, jak będzie z grami. Czy Mate, czy Xperia. Lecimy. Asphalt 9. Oczywiście pamięć wyczyściłem chwilę temu, jak widzieliście, w jednym i w drugim smartfonie. Zobaczymy, kto będzie lepszy, jeżeli chodzi o gry. No i Mielon, który pierwszy wymieli. W Xperii już jesteśmy w grze. W Mate'cie czekamy. No i tutaj różnice mogą być większe, jak widzicie, bo czekamy już trochę dłużej. A Mate jeszcze nam nie odpalił Asfalta 9. Dopiero teraz. Jeżeli chodzi o gry, różnice mogą być, jak widzicie, większe. Następnie Asfalt 8. Xperia już. A Mate czekamy dopiero teraz. Tu troszeczkę mniejsza różnica. Subway Surfers. Który smartfon wygra w tej grze? No to czekamy. Który będzie szybszy? W Xperii już jesteśmy w grze. W Mate'cie po chwili. No to tutaj aż... Nie chcemy wyjść tylko do głównego. Tak długiej, dużej różnicy nie ma. Kolejny tytuł. Temple Run 2. Jakoś mi znikło, to sobie odpalmy The Trigger 2. Xperia jest, a tu dopiero po chwili. Cóż mamy dalej? Asphalt Extreme. Xperia. I po chwili dłuższej nawet Mate 20, ale to jeszcze nie teraz, dopiero teraz. Dobra. Kolejny tytuł Unkilled. Xperia już widzimy, coś się dzieje. W Mate'cie dopiero po chwili. No, Xperia odpaliła nam. Dobra, Mate widzę, że potrzebował jakichś zezwoleń na coś. No dobra, ale tak czy siak nie da się ukryć, że zrobił całą robotę. Xperia zrobiła szybciej niż Mate 20, więc nie będę nawet tego powtarzał. Widzicie, ile jeszcze teraz ja sobie gadam, mimo że coś tam potwierdzałem, ale no, gadam i dopiero praktycznie teraz smartfon uruchomił nam grę. I ostatni tytuł, Tekken. No i czy Xperia, czy Mate, ale myślę, że tutaj będzie jednoznacznie, czyli tak, już słyszymy dźwięk z Xperii. Powinna za chwilę nam się gra uruchomić. Albo będzie odwrotnie, no jestem ciekawy. A jednak, w jednym tytule wygrywa Mate 20 Lite. Więc jeżeli chodzi o gry, widzicie tutaj kwestie związane z grami. No, 845. Snapdragon lepiej sobie radzi, no nie da się ukryć. Tu
tutaj no, różnice cenowe, jakościowe są większe, więc fakt, Mate uruchamia to wszystko troszeczkę dłużej, no tutaj dość różnice, powiedzieć by trzeba było, że są w miarę znaczne. Dobra, co zostało w ramie, bo to jeszcze musimy zobaczyć. Pierwszy tytuł w ramie tylko i wyłącznie w... A jak za długo przytrzymuję. Tylko i wyłącznie w Mate'cie, następnie Asphalt 8. Tu jesteśmy w pamięci, tutaj mamy restart aplikacji. Następnie mamy Subway Surfers w obu przypadkach zrestartowana. Czyli na razie Xperia ubiła wszystko do tej pory. A Mate całkiem nieźle. Cóż mamy dalej? Dead Trigger 2 też niestety ubite w obu przypadkach. Co widzicie? Asphalt Extreme. Tu mamy w ramie w obu przypadkach. I cóż, Unkilled niestety ubite w obu smartfonach. I ostatni Tekken. Tu jesteśmy w ramie w Xperii, no niestety nie. Więc jeżeli chodzi o RAM, co ciekawe, Mate sobie w przypadku gier działa, radzi sobie zdecydowanie lepiej. Praktycznie prawie wszystkie odpaliły się z pamięci. W Xperii no niestety trochę gorzej, no ale cóż, tak czasami bywa, więc w ogóle wydajnościowo widzieliście, że no Xperia wypadła lepiej, Mate troszeczkę gorzej, no ale cóż, różnica cenowa dzieli to znacząco te dwa smartfony, więc tak też otóż to mogło być. Oczywiście odnośnie obu smartfonów macie playlisty, możecie zobaczyć inne porównanie z innymi smartfonami, macie jakieś pytania odnośnie ich, oczywiście piszcie. Na dole macie linki do mojej społeczności, profil na platformie Patronite, gdzie możecie wesprzeć rozwój tego kanału. No i cóż, na dzisiaj tyle. No i 20 Lite. Xperia XZ3. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej!